Nie ukrywam, że miałem dylemat z zatytułowaniem dzisiejszego studium. Propozycji tematów było wiele. Czasami jest łatwiej, czasami trudniej dobrać tytuł. Ostatecznie postanowiłem dzisiejsze studium, które jest do realizacją wcześniejszej zapowiedzi tu i ówdzie, postanowiłem zatytułować Dwie prawdy. Jak to dwie prawdy? Prawda jest jedna, czyż nie? No pewnie, że jest jedna. Troszkę dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się temu zagadnieniu. Tym bardziej może tak na początku, przywołując słynną satyrę o Bacy, który powiedział, że jest wiele prawd, jest moja prawda, twoja prawda, święta prawda i jeszcze jakaś tam inna prawda, a więc tych prawd w potocznym życiu jest wiele. Ale otwórzmy Księgę Jeremiasza na początek. Księga Jeremiasza, rozdział 5. To słowo zainspirowało mnie już dawno temu do pewnej refleksji, do pewnego rozważania. Księga Jeremiasza, rozdział 5, werset tylko pierwszy. Pozwólcie, że zaktualizuję te słowa bez szkody dla treści, bowiem Jeremiasz napisał: przebiegnijcie ulicę Jeruzalemu, ale ja pozwolę sobie w miejsce Jeruzalemu wstawić miejsce naszego zamieszkania. Nie musimy jechać do Jeruzalemu, aby wykonać to polecenie, które za chwilę będziemy czytać. Zatem dzisiaj, będąc w Sosnowcu, mówię, czytając: przebiegnijcie ulicę Sosnowca. Ale jeśli ktoś mieszka w Katowicach, w Bytomiu, w Szczecinie, w Nowym Jorku czy w innym Bombaju, nie musi szukać innego miasta. Przebiegnij ulicę swojego miasta. Rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy. Kto szuka prawdy. Jeden z polskich poetów zachęcał: szukajcie prawdy jasnego promienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Czy jest ktoś taki, kto szuka prawdy? No przecież wszyscy szukają prawdy. Politycznej, historycznej, gospodarczej, życiowej i każdej i wszelakiej innej prawdy. Rozejrzyjcie się, poszukajcie, czy jest ktoś taki, kto szuka prawdy. Jeśli pamiętamy myśl wersetu, który był czytany przed modlitwą. Pamięta ktoś? Tadeusz na pewno, bo on czytał. Ale ja często przypominam, zwracam uwagę, bo my czasem tak słuchamy bez koncentrowania się. Tak, no czytany był tekst, tak, wiemy, był czytany. Ale proszę, wyczulam, abyśmy starali się słuchać z uwagą. Był to fragment Ewangelii Jana, 18 rozdział, kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem, przed możnym, przed władcą tego świata, skonfrontowany, bowiem zarzucono Panu Jezusowi przestępstwo godne śmierci. I Piłat pytał go, czy jest królem, jaką ma winę, o co został oskarżony. W konkluzji tej rozmowy, werset 37, Piłat
powiedział do Pana Jezusa: a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się natomiast narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Cóż to jest prawda? Postawił pytanie Piłat, werset 38. Cóż to jest prawda? Wiecie, inaczej postawi pytanie poszukiwacz, który poszukuje prawdy. Inaczej postawi pytanie ignorant, który ma swoją prawdę i nie jest zainteresowany prawdą rzeczywistą. Ale mówiąc o tych dwóch prawdach, nie mam na myśli prawdy swojej, subiektywnej i prawdy obiektywnej. Tą zagadkę zawartą w temacie rozwiążemy niebawem. Co to jest prawda? Definicja, słownikowa definicja słowa prawda to jest rzeczywistość. Informacja zgodna z rzeczywistością. Informacja zgodna z rzeczywistością. Ale czy Biblia popiera taką definicję prawdy? Czy każda informacja zgodna z rzeczywistością jest prawdą? Chciałbym przypomnieć wam, bo to wiem na pewno, że nie odkrywam rzeczy nowej. Biblia prawdę definiuje osobowo i dlatego Pan Jezus miał prawo powiedzieć: ja jestem prawdą i życiem, i zmartwychwstaniem, i drogą. Ja jestem prawdą. To jest uosobienie prawdy, tak jak również Bóg jest uosobieniem miłości. Bóg jest miłością. Czasami o drugim człowieku mówimy, że to chodząca dobroć. Prawda? Spotkaliście się z takim określeniem niektórych ludzi wyjątkowych, albo odwrotnie, że to chodzący kłębek nerwów, albo chodząca złość. Prawda? Uosobienie pewnych cech. Bóg uosabia prawdę. Dlatego też kartkę wstecz obracając, 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus modlił się modlitwą, którą dzisiaj nazywamy, określamy modlitwą arcykapłańską, modlitwą, którą Duch Święty po latach objawił Janowi. Bo gdyby chodziło o ludzką pamięć, to najprawdopodobniej, raczej jestem pewien, że Jan nie zapamiętałby wszystkich słów, które wiele lat temu wcześniej Pan Jezus wypowiadał w modlitwie. 17 rozdział, werset od 15 przeczytajmy. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czy nie jest to przepiękne zdanie?
Pan Jezus modlił się za Tobą i za mną. Bo to dzięki słowu apostołów my uwierzyliśmy w Niego. Uwierzyliśmy, że On jest prawdą, że Jego słowo jest prawdą. W Psalmie 119 znajdziemy również kilka interesujących myśli. Przeczytamy tylko trzy. Psalm 119. Znam jedną osobę, która ten psalm zna na pamięć. Taki długi? To ona mówi, że to wcale nie jest długi. Ja przyznaję, nie znam na pamięć całego tego psalmu, ale nie zachwycam się jego treścią i ilekroć go czytam w całości czy w fragmentach, jestem wciąż pod wielkim wrażeniem głębokich treści. Werset 86. Wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Dawid przepięknie utożsamił i powiedział, czym są przykazania. Przykazania są prawdą. Werset 142. Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój jest prawdą. I jeszcze werset 160. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Prawda jest treścią słowa Twego. Spójrzmy na słowa, które zapisał Salomon. Otwórzmy Przypowieści Salomona, rozdział 3. I tam przeczytamy werset od 1 do 4. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. A cóż to jest prawda? Wróćmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 8. Ewangelia Jana, rozdział 8. I tam przeczytamy trzy wersety od 30 do 32. Gdy tak mówił, Pan Jezus przemawiał, wielu uwierzyło w Niego. Wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Przenosząc te słowa do współczesności dzisiaj, w Chrystusa wierzy ponad 2,5 miliarda ludzi. Trudno byłoby zaprzeczyć i zanegować, że nie wierzą w Chrystusa. Więc słowa, które tutaj Jan zapisał, są jak gdyby zaadresowane konkretnie do ludzi, którzy już w Jezusa uwierzyli. I co Pan Jezus do tych ludzi ma do powiedzenia? Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Powiem wam taką dygresję w tej chwili. W Księdze Jeremiasza w rozdziale 23 znajdziemy ostrzeżenie
uroczyste ostrzeżenie. Bóg wypowiada bardzo poważne słowa. Księga Jeremiasza, rozdział 23, werset 30. Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, ludziom, nauczycielom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Co to znaczy wykradają słowa? Jak można Boże słowa wykraść? Wiecie, podam Wam dwa przykłady. Gdy ponad 30 lat temu pojawiła się rewolucja obalająca poprzedni system, na murach wielu miast czytałem piękne motto: tylko prawda wyzwala. A wiecie, kto był podpisany? Napoleon Bonaparte. Dzisiaj to słowo większość ludzi kojarzy z Napoleonem Bonapartym. Gdybyśmy zapytali dzisiaj przeciętnego sąsiada, kto powiedział: nie lękajcie się, to dzisiaj przeciętny człowiek wie, że to powiedział papież. Siła tych słów, waga tych słów nie została przypisana faktycznie temu, kto te słowa wypowiedział jako pierwszy i miał do nich prawo. Temu, który powiedział: ja jestem prawdą. I poznacie prawdę. A skutkiem poznania prawdy będzie wyzwolenie. Moi drodzy, mając otwarty ten ósmy rozdział Jana, ówcześni wierzący w Chrystusa, gdy usłyszeli te słowa, stwierdzili, werset 33, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakżeż możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? My jesteśmy wolni. Wiecie, że ludzie mogą oszukiwać się złudzeniem wolności. Ciekawą analizę można by tutaj przeprowadzić na temat świadomości człowieka, świadomości jego wolności. Ale niezależnie od tego, Pan Jezus powiedział, werset 34, odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A cóż to jest grzech? Moglibyśmy pójść dalej. Ale my wracamy do pojęcia prawdy. Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Moi drodzy, jeżeli wrócimy do definicji tej słownikowej, tej greckiej definicji, że prawda to informacja zgodna z rzeczywistością, to mam pytanie następujące. Sięgając do początków Biblii, czytamy tam o tym, że Bóg stworzył doskonałego człowieka, poddał go próbie i stało się. Człowiek zgrzeszył. A potem w pierwszej rodzinie nastąpiła tragedia. Brat zabił brata. Czy to jest prawda? No prawda. Ale moje pytanie, czy ta prawda daje ci wolność? Czy ta prawda cię wyzwała?
Czy ta prawda wnosi ci pokój do serca? Czy ta prawda pomaga ci? W czym ci ta prawda pomaga? Czy ta prawda daje ci nadzieję? To wydarzenie na pewno nie. Moi drodzy, dlatego odpowiadam i wyjaśniam tytuł, temat, tytuł dzisiejszego studium. Dwie prawdy. Jest prawda, która wyzwala, dobra prawda, Boża prawda, Bóg, który jest prawdą, i jest druga, zła prawda, informacja o grzechu, o tragediach. My dzisiaj mamy codziennie dzienniki, w których przekazywane są informacje bardziej lub mniej szczegółowe o tych tragediach, które się dzieją. Tam wybuchła wojna, tam nalot, tam strzelanina, tam taka tragedia. Czy słuchając informacji, prawdziwych informacji o tych tragediach, czujemy się szczęśliwsi? Wolni? Zadowoleni? Mamy pokój w sercu? A przecież Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Moi drodzy, dlatego należy zdecydowanie umieć odróżnić prawdę, która wyzwala, od prawdy złej, od prawdy o grzechu, od prawdy, której gdybym miał znaleźć pozytywny aspekt w życiu, to ona ma aspekt ostrzegawczy. Ktoś zrobił i stała się tragedia. Uniknij tego, nie rób tego. Nie rób tego. Ale ta prawda zła, ta prawda o tragedii, ta prawda o złych rzeczach, ona nie wyzwala człowieka, ona nie pomaga człowiekowi. A więc gdybyśmy tylko i wyłącznie znali te informacje tragiczne, a nie znali prawdy, która wyzwala, to życie nie ma sensu. To życie nie ma sensu. To jest tragedia. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który targnął się na swoje życie. Nieskutecznie. Żyje. Dzisiaj jest szczęśliwym człowiekiem. A powodem targnięcia się na swoje własne życie był bezsens, utrata nadziei, beznadzieja, utrata sensu życia. I mówi: cóż za różnica, czy ja będę żył jeszcze 20 lat, czy 30 lat, czy dzisiaj skończę z tym życiem. To wszystko nie ma sensu. Ósmym dzieckiem w rodzinie, niechcianym, któremu własna mama mówi: po coś ty się na świat narodzi. I takie przypadki też bywają. I to jest fakt. Powiemy, to jest prawda. Ale czy prawda o tragedii, czy prawda o tragediach ludzkich pomaga? Moi drodzy, w Księdze Izajasza, w 11 rozdziale, Księga Izajasza, rozdział 11, to jest rozdział mesjanistyczny, werset 5. Tam jest przepiękne zdanie o Mesjaszu w przyszłości. Będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Przepiękne zdanie. Ja porównać go chcę z Pawłowym listem do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan. Myślę, że nadążacie za mną. List do Efezjan, rozdział 6, gdzie Paweł, używając języka militarnego, porównuje chrześcijanina do rycerza uzbrojonego i tam mówi o tej całej zbroi,
W związku z tym tylko werset 14 przeczytamy. Stójcie tedy, 6 rozdział listu do Efezjan, werset 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Jaką prawdą mamy opasać biodra swoje? Każdym rodzajem prawdy? Teraz widzicie, że nie można postawić znaku równości pomiędzy informacją o tragedii, którą kwalifikujemy jako prawda rzeczywiście, gdy jest zgodna z przebiegiem tragedii, a prawdą, która wyzwala, prawdą, którą jest Słowo Boże. Wróćmy do księgi Izajasza. Werset, rozdział 59. Księga Izajasza, rozdział 59. Polecam wam przeczytać cały ten rozdział spokojnie w swoich domach, ze zrozumieniem również, ale skoncentruję się na wersecie od 12 do 15. Bo wiele jest naszych występków wobec Ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam. Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia, że jesteśmy niewierni, zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i o odstępstwie. Czy to jest prawda? Tak, ale jaka prawda? Mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział, że usta mówią z obfitości serca. Czym serce jest wypełnione? Jaką prawdą jest wypełnione Twoje serce? Popatrzcie, dlatego, ponieważ te rzeczy, co wcześniej czytaliśmy, teraz czytamy werset 14 i 15. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. I przez Jeremiasza mówi: wyjdźcie na ulicę swojego miasta. Poszukajcie na jego placach, czy jest ktoś taki. Prawda potyka się na rynku. W języku polskim to słowo potyka ma dwa zastosowania. Prawda? Ktoś potyka się o przeszkodę i przewraca się, bo się potknął. Ale słowo potykać się, potyczka, to jest też pojedynek, walka. W jakimkolwiek zastosowaniu to słowo ma tutaj głęboki sens. Prawda potyka się na rynku. Prawda się zapodziała. Zapodziała. Dlaczego? Bo my myślimy tylko o występkach i o tych przewinieniach i odwracamy się od Pana. Mamy te przewinienia przed sobą. No i tak myślimy, że myśląc o przewinieniach, to tak, to nam pomoże. To nam pomoże. Nie. Myśląc o swoich przewinieniach, czy o przewinieniach innych, ani nie pomagasz sobie, ani nie pomagasz innemu. Bo myślenie, rozmyślanie o niedoli, o utrapieniu, o odstępstwie, nawet o swoich słabościach, nie podnosi Cię. Nie wyzwala Cię. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Jeżeli nie doświadczasz wyzwolenia z grzechu, droga siostro, drogi bracie, i potykasz się ze swoimi słabościami, ze swoją nerwowością,
ze swoją agresją, ze swoją buntowniczością i potykasz się i przewracasz się i próbujesz na następny dzień i próbujesz przez piąty rok i mówisz, nie umiem sobie poradzić ze swoim słabościem. To znaczy, że za mało znasz prawdę, która wyzwala. Za mały masz kontakt z tym, który jest prawdą. Bo On zagwarantował zwycięstwo, bo On zagwarantował uwolnienie. On zagwarantował. I On jeszcze nigdy nikogo nie zabił. Jeżeli to ja Jego zawiodłem wiele razy. I dziękuję Mu za to, że przebaczył mi i że stoję na tym miejscu przed wami i mówię to z własnego doświadczenia. Bo tylko prawda czyni człowieka wolnym. Moi kochani, w Księdze Daniela znajdujemy informację. Bóg zapowiadając na przyszłość pewne wydarzenia, Księga Daniela, rozdział 8. W wersecie 12, w treści wersetu 12 znajduje się również informacja. Prawda została powalona na ziemię. W środkowej części tego wersetu. Prawda została powalona na ziemię. Całe to zdanie, cały werset, na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. To jest proroctwo o potędze buntowniczej, odstępczej, przeciwko Bogu. Która między innymi prawdę rzuca na ziemię. Wiecie, co to znaczy rzucić coś na ziemię? Zlekceważyć, zbagatelizować, odrzucić, potraktować jak śmieć. Prawda tak została potraktowana. Została powalona, została rzucona na ziemię. Sięgnijmy jeszcze do Księgi Jeremiasza. Do Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza, rozdział 7. Księga Jeremiasza, rozdział 7. I tam Bóg daje polecenie Jeremiaszowi. Werset 28. Mów więc do nich. To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Smutne słowo. Smutne słowo. Nieprzyjęcie przestrogi, nieusłuchanie głosu Pana. Prawda zaginęła. Czytaliśmy podobną myśl zapisaną przez Izajasza. Prawda się zapodziała. Została rzucona na ziemię. Cóż to jest prawda? Moi drodzy, czy jaśniejszym jest teraz sens tematu dzisiejszego studium? Dwie prawdy. Dwie prawdy. Prawda, która wyzwala i prawda, która zniewala. Prawda, która uwalnia od strachu i prawda, która wpędza człowieka w poczucie lęku, strachu, niepewności. Dwie prawdy. To nie jest kłamstwo. Wiecie, dlatego ten taki do tej pory powszechny podział na tylko dwie kategorie. Prawda i kłamstwo. Wiecie, Pan Bóg
w swoim słowie chce pomóc nam, żebyśmy nieco głębiej, kopiąc za tym skarbem, jak to w przypowieści Pan Jezus powiedział, ukrytym skarbie w roli, abyśmy dokopując odkryli i zrozumieli i postawili sobie pytanie. Na jakiej prawdzie, na której prawdzie ja częściej koncentruję swoje myśli? Wiecie, gdy ktoś mi wbije szpilkę za paznokieć, albo jak to przysłowie mówi, nadepnie na odcisk, to jakżeż się upajamy tym rozmyślaniem, a jak mu to odpowiedzieć, a gdy spotykam kolegę, koleżankę, ty wiesz, co on mi powiedział, co on mi zrobił, i wtedy pół godziny opowiadania, jak on mógł mi taką krzywdę zrobić, ja mu tyle dobra wyświadczyłem, a on mi taką krzywdę tak się odpłacił. Mówimy prawdę. Czy ta prawda wyzwala? Czy ta prawda uwalnia? Czy ta prawda pomaga? Otwórzmy jeszcze raz list do Efezjan. A teraz przeczytamy dwa fragmenty, jeden z rozdziału 4 i tam od wersetu 22 czytać będziemy. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się, gdzie? W duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, dlatego, 25 werset, zaczyna się zwrotem zwracającym uwagę na skutek. Skoro przyjęliśmy Chrystusa, dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Czy wyobrażacie sobie życie, aby mówić tylko prawdę? W 5 rozdziale przeczytamy werset 3, obszerniejszy fragment. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi święty. Także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich, tych złych rzeczy, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Jaka prawda? Prawda, która wyzwala. Prawda, która jest Słowem Bożym, który wnosi do serca pokój, który daje nadzieję, daje pewność. Daje pewność. Pierwszy list Jana, jeszcze dwa wersety musimy odczytać. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci i werset 18. Znamy te słowa, my przypominamy je sobie dzisiaj po raz kolejny, ale niechaj one
wybrzmią w tym kontekście, poznacie prawdę. Trzeci rozdział, werset 18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą miłujmy. Jeśli komuś przekazujesz informację o cudzym grzechu, czy okazujesz miłość, czy pomagasz? Moi drodzy, taka prawda znajduje się w Piśmie Świętym też. Tak jak powiedziałem, ku przestrodze. I jeśli celem jest ostrzec kogoś, przywołując tragedię kogoś innego, to ma sens. Ale nigdy nie mów takiej prawdy w oderwaniu od prawdy, którą jest Pan Jezus. Od prawdy, która wyzwala. I jako ostatni werset z listu do Filipian. List do Filipian, rozdział 4. Słowa, które z pewnością również znamy, być może niektórzy nawet znają na pamięć. List do Filipian, rozdział 4 i werset 8. Wreszcie. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co godne pochwały. To słowo wreszcie. Kiedy używamy słowa wreszcie? Czasami synonimem tego słowa jest w końcu. W Biblii Gdańskiej tu jest użyte w końcu. Tu nie chodzi o końcówkę, o zakończenie. Ale jest to wykrzyknik, jest to akcent. Właśnie nie podsumowanie. Jest to akcent. Wreszcie zrób to. Wreszcie zastanów się. Wreszcie to jest tak, to jest takie desperackie w ostateczności. Już wykorzystałem wszystkie możliwości, wszystkie sposoby i w końcu niech to dotrze do ciebie. Paweł w swoim liście używa tego zwrotu, aby podkreślić, aby wykrzyknik postawić, bo wiecie, oni nie stawiali kreseczek, przecinków, wykrzykników, oni to słowami starali się wyrazić. I to słowo wreszcie, w końcu, bracia, niech to dotrze do tej świadomości. Wiecie, my słyszymy raz, drugi, słyszymy. Ale wreszcie, w końcu, kiedyś to powinno dotrzeć. I apostoł Paweł akcentuje, że mamy myśleć tylko o tym, co dobre, co prawdziwe. Czy grzech jest prawdziwy? Grzech nie jest prawdziwy. Nie. Grzech jest zaprzeczeniem prawdziwości. Prawdziwe jest tylko to, co nie przemija. Prawda jest wieczna, nieprzemijająca. Grzech jest faktem, jest rzeczywistością. Ale nie możemy go stawiać na równi z prawdą, z prawdziwą prawdą. Dlatego Pan Bóg zwraca naszą uwagę, abyśmy zastanowili się, o czym my częściej myślimy, na czym koncentrujemy nasze myśli. Czym wypełnione jest nasze serce? Bo z obfitości serca usta mówią, prawda?
Chociaż czasami, moi drodzy, wiecie, to jest uwaga tutaj powiem. Bo też Pan Jezus powiedział, moi drodzy, że obłuda polega na tym, że usta mówią co innego niż jest w sercu. Lud ten czci mnie wargami swymi, ale w sercu mnie nie ma. Serce jest daleko ode mnie. Wiecie? To jest jeden taki bardzo, bardzo ważny moment, który tak skojarzyłem w tej chwili, gdy mówimy o tym, co jest na ustach. Powiem tak, gdy serce jest wypełnione dobrymi cechami, usta będą również to wyrażać. Ale gdy serce jest napełnione złym, to częstokroć ludzie to zło chcą ukryć i ustami wypowiadają rzeczy dobre, którymi chcą zasłonić złe rzeczy wypełniające ich serce. To jest, na tym polega ta obłuda, którą Pan Jezus często wytykał niektórym ludziom w czasach, gdy chodził po ziemi. Dlatego te słowa apostoła Pawła niech będą takim podsumowaniem dzisiejszego studium rozważania zatytułowanego Dwie prawdy. Dwie prawdy. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co dobre, co sprawiedliwe, co jest godne pochwały. Gdy będziemy nasze myśli koncentrować na tym i na tym, który jest prawdą, doświadczymy, że nasze serca wypełniać będzie pokój Boży, poczucie wolności. Twoja buzia będzie uśmiechnięta, twoja postawa będzie nacechowana spokojem i pokojem. I to gwarantuje Bóg. Życzę tego każdemu z nas, doświadczenia, skuteczności, poznania, znajomości prawdy. Amen. Amen.